Ojej, no Melcia, no nie przejmuj się tak, no przecież wszystko się jakoś ułoży. Mela postanowiła zatrzymać się w hostelu Kasi do czasu, aż znajdzie sobie mieszkanie. Ale dzięki, że mogę tutaj przynocować. Ale kochanie, to jest żaden problem. Wiesz, ja nie chciałam zawracać głowy Kacprowi, bo on sam śpi u Krzyśka i Moniki, a u moich rodziców jest najazd hotelów. No jasne, widzisz, a u nas czeka pokój przygotowany specjalnie dla ciebie. No dzięki, tylko że co ja zrobię? Jutro, no przecież nie będę tak się siedzieć na głowie. Ale kochana, to co będzie jutro, to się zobaczy. Proszę, twój plecaczek. To co, dobranoc. Ale co, ty nie masz dyżuru całą noc? A, no mam, no. Mam. Bo myślałam, że pogadamy tak, wiesz, po babsku. A nie, no jasne, oczywiście, że pogadamy. Tylko wiesz, po prostu myślałam, że nie wiem, że chcesz wziąć najpierw prysznic, coś, wiesz, zrobić z tymi rzeczami, jakoś się ogarnąć, nie? Dobra, niech ci będzie. No, to pokój numer 3. Dzięki. Kacper! Wow! Podoba ci się? No bardzo mi się podoba, Boże, zaskoczyłaś mnie. Może faktycznie trochę przesadziłaś. Nie, no co ty? Jest pięknie. Czyli nie wyszło żenująco? Kasper, jesteś kochany. Ej, powoli. Co? Coś nie tak? Nie, po prostu mamy całą noc i myślałam, że może najpierw pinko otworzymy. A może to mi na trochę poczeka? No dobrze.